Tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem 33 litry krwi na 33. rocznicę zbrodni lubińskiej. Rok temu cieszyła się dużym zainteresowaniem, a ilość zebranej krwi przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Jest to okres wakacyjny, w którym jest deficyt generalnie w całej Polsce na krew, a jest jeszcze okazja, żeby upamiętnić, uczcić ludzi, którzy polegli 33 lata temu. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 60 lat. Do akcji włączył się także piłkarski klub KGHM Zagłębie Lubin. No z ogromną radością przystąpiliśmy do tej akcji. Wśród naszych pracowników są osoby, które stale oddają krew. Zawodnicy też wzięli udział w ostatniej akcji Miedzianej Krwi. Akurat wtedy mogli oddać krew. Tym razem jesteśmy w trakcie sezonu, więc no nie jest to wskazane dla sportowców, ale wszystkich innych zachęcamy. Na wszystkich, którzy oddadzą krew, czekają niespodzianki. Wszystkie osoby, które oddadzą w tym czasie krew, dostaną od nas zaproszenie na mecz z Ruchem Chorzów, który ma miejsce 29 sierpnia o godzinie 18, więc najpierw oddajemy krew, później idziemy do nas na stadion Zagłębia na mecz, a osoba, która odda ten honorowy 33 litr, dostanie koszulkę Zagłębia Lubin. Krew będzie można oddawać 27 i 28 sierpnia w punkcie krwiodawstwa w szpitalu przy ulicy Bema, natomiast dzień później w Rudnej podczas festynu. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.